slajd, to będziecie Państwo musieli bazować tylko na tym, co opowiem. Chciałbym też w mniejszym stopniu zajmować się wątkiem współpracy z organizacjami pozarządowymi. To jest akurat tematyka, która wielokrotnie już była prezentowana. Właściwie każdy, kto jest zainteresowany, mógł się zapoznać z tym gdyńskim modelem. Natomiast chciałbym opowiedzieć o czymś, co tak naprawdę prezentowane, pokazywane jest bardzo kameralnie. Dotyczyło do tej pory raczej takiej wewnętrznej dyskusji pomiędzy radnymi dzielnic. No, krótko mówiąc, można powiedzieć, że była to raczej taka wewnątrz samorządowa dyskusja. Stąd bardzo się cieszę z inicjatywy tej konferencji, tego spotkania, żeby o tematyce jednostek pomocniczych porozmawiać szerzej, zastanowić się, co robić, by jednostki pomocnicze, rady dzielnic, rady osiedli czy sołectwa działały efektywnie. Aby powiedzieć o tym, co jest dzisiaj, myślę, że warto parę słów o historii, jak wyglądała historia samorządów dzielnicowych w Gdyni od roku 90, ponieważ w roku 90 ustawa o samorządzie terytorialnym, wtedy, dzisiaj to jest ustawa o samorządzie gminnym, przewidziała tworzenie w gminach jednostek pomocniczych. I już w roku 91 Rada Miasta Gdyni podzieliła całe miasto na 13 dzielnic. Jeszcze bez powoływania, na razie był to wtedy tylko podział na konkretne terytoria, nie powoływano jeszcze rad, ale był to jakby pierwszy krok do utworzenia rad dzielnic w naszym mieście. W latach 92-98 działy się równolegle dwa procesy, a mianowicie po pierwsze rozpoczęły się wybory do poszczególnych rad dzielnic, z drugiej strony równolegle ten system terytorialny, podziału terytorialnego na dzielnice ulegał modyfikacjom. On generalnie szedł w takim kierunku, ponieważ filozofia była taka, by dzielnica była pewnym naturalnym organizmem, czyli krótko mówiąc, by obszar dzielnicy wynikał z pewnych historycznych, krótkich generalnie, historycznych uwarunkowań naszego miasta. No i dość szybko okazało się, że podział miasta na 13 dzielnic się nie sprawdza, ponieważ jest pewna odrębność pomiędzy poszczególnymi częściami tamtych dzielnic, więc były one dzielone na mniejsze dzielnice. W rezultacie, nie wchodząc już w szczegóły, po różnorakich zmianach doszliśmy do tego, iż ukształtował się w Gdyni podział na 22 dzielnice i on już funkcjonuje drugą kadencję. Równolegle, tak jak wspominałem, odbywały się wybory, przy czym w tych pierwszych latach samorządu dzielnicowego nie były to wybory prowadzone jednocześnie w skali całego miasta, tylko były ogłaszane w poszczególnych dzielnicach. Tak naprawdę dopiero w roku 98-99 po raz pierwszy wybory odbyły się jednocześnie do wszystkich dzielnic Gdyni. Właściwie od tego momentu, czyli 10 lat mniej więcej, można liczyć, że samorząd dzielnicowy działa powszechnie w całym mieście. Zmieniało się też zainteresowanie mieszkańców radami dzielnic. Tutaj padło takie stwierdzenie, że trzeba najpierw zaangażować mieszkańców w te sprawy lokalne, a potem te mechanizmy wzmacniać. I tak naprawdę ta nasza gdyńska historia budowania rad dzielnic trochę tak wyglądała. Kiedy odbywały się pierwsze wybory do rad dzielnic w 1993 roku, to frekwencja w wyborach wyniosła 3%. 3% mieszkańców Gdyni w tych pierwszych wyborach, wtedy jeszcze nie w całym mieście, w poszczególnych dzielnicach,
udawało się do urn wyborczych, żeby wybrać swoich przedstawicieli do rad dzielnic. Potem w latach 94-98 ta frekwencja kształtowała się różnie, to było mniej więcej między 3 a 15%. Dopiero wybory roku 99 i późniejsze zaskutkowały tym, że ta frekwencja już średnio, nawet w skali całego miasta, wynosi kilkanaście procent. Rekordowa była do tej pory na Bawindołach, to jest taka mała, kameralna dość dzielnica, tam odnotowaliśmy już raz frekwencję 25%, a więc taką już, biorąc pod uwagę realia polskie i jak w ogóle wygląda frekwencja w wyborach, czy to parlamentarnych, czy samorządowych, to 25% jest już naprawdę takim przyzwoitym wynikiem. Zresztą trzeba powiedzieć, że radni też odczuwają pewien dyskomfort dotyczący swojej reprezentatywności, tak? No bo z jednej strony mają pewien mandat pochodzący z wyborów, z drugiej strony no, trudno się tym mandatem powszechnie posługiwać, jeżeli radny jest na przykład wybrany 30 głosami w dzielnicy, która liczy kilka tysięcy mieszkańców. W związku z tym bardzo mocno radni dzielnic postulowali, bo ten postulat już został przyjęty do realizacji. W najbliższych wyborach Gdynia planuje taką kampanię społeczną przed wyborami do rad dzielnic, gdzie będziemy zachęcać mieszkańców, informować o tym, co to są rady dzielnic, jakie są ich kompetencje, dlaczego warto iść na wybory. No, chcielibyśmy, żeby ten udział, ta partycypacja z wyborów na wybory rosła. Podobnie zresztą wyglądała sprawa, jeśli chodzi o bierne prawo wyborcze, mianowicie w pierwszych kilku latach funkcjonowania rad dzielnic połowa z nich funkcjonowała w niepełnym składzie. Po prostu nie było wystarczającej ilości kandydatów, którzy wypełniliby nawet te ustawowe kilkanaście, bo to jest 15 miejsc w mniejszych dzielnicach, 21 mandatów w większych dzielnicach. I w tych pierwszych latach funkcjonowania rad dzielnic w bardzo wielu dzielnicach była taka sytuacja, że rady dzielnic funkcjonowały w niepełnych składach. To się zmieniało już przed 98. W latach 98-02 już tylko 3 takie dzielnice były. W tej chwili to zjawisko na szczęście już odchodzi do przeszłości, a mamy też niektóre społeczności lokalne i dzielnice, gdzie ta walka o ten mandat jest dość zażarta, bo mamy 3-4-krotnie większą liczbę kandydatów niż miejsc do obsadzenia. No ale można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy sytuacja w Gdyni wygląda tak, że ten system jest powszechny, jakoś funkcjonuje, mieszkańcy mają mniejszą, większą świadomość tego, że rady dzielnic istnieją, no, ale to nie o to chodzi. Bo nie chodzi tylko o to, żeby móc powiedzieć, mamy jednostki pomocnicze, tak? Byliśmy w ogóle jedni z pierwszych w Polsce, a w tej chwili mamy to powszechne i w związku z tym jesteśmy świetni. Chodzi o to, żeby ten system, to o czym była poprzednia prezentacja, w jaki sposób budować sytuację, w którym mieszkańcy na różne sposoby, ale właśnie między innymi za pośrednictwem rad dzielnic mają większy wpływ na rozwój miasta, na rozwój swojej dzielnicy. No i tutaj znowu jakby dochodzimy w sposób oczywisty do kwestii kompetencji rad dzielnic, bo nie sztuka, by rada dzielnicy istniała, ważne, jakie kompetencje zostaną oddane jej ze szczebla tego ogólnomiejskiego, czyli ze szczebla prezydenta Rady Miasta do szczebla dzielnicowego. Powiem tak, oczywiście oczekiwania są bardzo wysokie. My ostatnie 2 lata organizowaliśmy Komisję Samorządności Lokalnej, bo mamy taką w Radzie Miasta, ona jest merytorycznie odpowiedzialna właśnie za kwestie związane z radami dzielnic i z organizacjami pozarządowymi. I przez ostatnie 2 lata ta komisja spotykała się z reprezentantami wszystkich rad dzielnic i wysłuchiwała, jakie mają oczekiwania, czego by chcieli, jak sobie wyobrażają funkcjonowanie rad dzielnic. Był to element reformy, którą aktualnie wprowadzamy. No i oczywiście oczekiwania były bardzo duże. Trochę wynikają z takiego poczucia u wiele osób uważa, że władza jest omnipotentna, że władza może wszystko. W związku z tym
ludziom wydaje się, że na przykład, że prezydent miasta może wszystko, czyli krótko mówiąc, na przykład może powiedzieć, ten dom mi się nie podoba, w związku z tym nie zgodzę się, żeby go zbudować, tak? Albo mamy już tu w tej dzielnicy już są 3 sklepy, w związku z tym nie zgadzam się, żeby był 4, bo to w dodatku jest jakiś obcy kapitał, a tutaj są lokalni przedsiębiorcy, w związku z tym nie dam pozwolenia na budowę jakiegoś tam kolejnego sklepu. I to myślenie przenosi się u radnych dzielnic na takie właśnie myślenie, no to dajcie nam te kompetencje, tak? Bo myślą, że ma je dzisiaj władza samorządowa na szczeblu miejskim, no to mówią, no przecież my lepiej wiemy, jakiego sklepu nam potrzeba, tak? My powiemy, że nie ten sklep, tylko inny, tak? Nie zgodzimy się na spożywczaka, tylko na aptekę. No oczywiście takich kompetencji władze samorządowe nie mają, więc też tak istotnym elementem tej dyskusji jest komunikacja z radnymi, z radami dzielnic i